No cześć, hej, ja jestem Nojan, witam was serdecznie, a to jest kolejny odcinek z kampanii na Badajczykami na legendarnym Romku Dwójeczce. Mamy dzisiaj bitewkę na dzień dobry, jest to bitwa z Spartami, kiedy oni są, już bitwę rozpoczną w międzyczasie, kiedy oni są rozstawieni w fortyfikacji. No i będzie taki troszkę szturm w bitwie polowej. Mam nadzieję, że uda się maksymalnie wykorzystać naszych łuczników, żeby ich łuczników konnych przyrzedzić. Powinniśmy raczej to zdominować, ale zobaczcie, nieprzyjaciel ma również sporo elementów do miotania w naszym kierunku i z pewnością straty pewnego rodzaju poniesiemy. No to tak, na pewno tutaj bierzemy naszych łuczników kochanych w jednej linii. Może nawet w tej luźnej formacji, żeby byli mniej podatni na ostrzał. Dobra, coś ten Teges. Jeszcze ich, słuchajcie, rozciągnę. I mamy piechoty nie za wiele. Nie wiem, czy jest sens ich flankować w tej bitwie. Wydaje mi się, że jest na pewno. Ewentualnie zrobiłbym to konnicą, a załóżmy, nasza piechota będzie jednak od frontu starała się zaatakować. Ewentualnie ze 2-3 oddziały się gdzieś tutaj. No i albo nie, wiecie co, jeszcze jednego damy tutaj, a cała reszta, całe 5 oddziałów będzie frontalnie napastowało naszego nieprzyjaciela. Dobra, jazda gdzieś tutaj i bitwę zaczynamy. Więc tak, wy macie zasięg całkiem spoko, oni mają ciut większe, tam kilka punktów, ale mam nadzieję, że raczej zdominujemy. No to co, do przodu, czym prędzej, powolutku, nie biegamy, nie biegamy, nie męczymy się. Jak oni tak będą zblobowani, to oj, mega ich przyjdziemy naprawdę. To wtedy salwa będzie, każda salwa będzie zbierała w żniwej to ogromne. No dobra, bo się tak zmęczycie podczas strzelania, to wolałbym, żebyście już biegli, bo nie chcę mi się tracić czasu. Wy też, tako, taka straż tylna. I wystarczy, czy jeszcze? Jeszcze, dobra. To już stanę i wtedy będzie na 100% picobello eleganto. Okej, chcemy to zobaczyć osobiście, tą rzeźnię. Już zobaczcie, dwójka z nich strzela i co, chowają się czy nie? Coś wyjeżdża, zobaczcie, coś wyjeżdża w naszym kierunku. No, wycofam, że ojoj, zbyt długo. Nie, jeszcze troszkę bliżej się ustawię. Celność też będzie lepsza, bo na bliżej. Wydaje mi się, że opłaca. Wiem, że tam wieżyczki będą sobie białe, ale kij z tym. Myślę, że i tak wróg będzie znacząco bardziej obrywał na dystans niż my. No i co ty w ogóle masz tutaj, mój ty bohaterze? Masz tam jazdę swoją, ta cholerna konnica. Kurde bele, oni są groźni. Ale właśnie wylecą zaraz strzały, deszcz, strzał. Mam nadzieję, że zasłoni słońce wrogom. I proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy, troszkę to się blokuje na palisadach. Ale chyba nie ma tragedii, co? Chyba, że jeszcze bliżej podejdę. Co, jeszcze bliżej, bo oni się sfokusowali gdzieś na tej kiści, bo... No, póki co to sporo tego nie dolatuje do celu. Wy troszkę bliżej się podsuńcie gdzieś na granicy. Ta jazda też niech już gdzieś tam stanie w tym miejscu. No jak tam teraz wam pójdzie? Może wydam im rozkaz osobiście, żeby w to miejsce strzelali na przykład. Tylko tak w to miejsce, aby się nie ruszyli, jeśli nam zejdą z zasięgu. No i lecą strzały. Jaka rzeźnia. W ogóle pochodnie mają. To ciekawe. No, za dnia nie wiem, co jest sens, ale no. Może nie chcieli gaść, nie mam pojęcia. Dobra, tylko wy macie... Ja wiem, że oni zaraz się ruszą, jeśli cel im ucieknie. Jak tam w ogóle zabójstwa? No, coś tam biją, ale... Jak na razie szału nie ma. W tej bitwie, którą grałem tam 2-3 odcinki temu, wtedy nam wychodzili tak naprzeciw po 2-3 oddziały i co wyjście oddziału, to była prawdziwa rzeźnia. Dobra, może w tych katafraktów królewskich, może ognistymi strzami, co wy na to? Zalejmy ich ogniem, żeby troszkę przyfajczyć wroga. To też może być całkiem ciekawym widowiskiem. A szkoda, że bitwy nocnej nie zacząłem. O, wtedy byłoby superancko. Taka bitwa nocna i ogień, kurczę, z góry by nadlatywał. To byłoby naprawdę niewątpliwie epickie. No to co? Strzamy? O, to w ogóle jest mniejszy zasięg na ogniu, zobaczcie. Co ciekawe. 125 tylko. A nie 170. Ale jak zaraz wszyscy wystrzelą. W sumie to powiem, że z tą celnością tak, kurczę, szału generalnie nie ma. Dobra, w to walimy, ludzie. W to, szybko. Za blisko podchodzą i zbyt dużo obrywają przez to. O, lecą, patrzcie, ogniste pociski. Aż FPS-y spadły i to bardzo. Ale tutaj to już żniwa. Oj, słuchajcie, tutaj żniwa zbierajmy już dużo szybciej. Dużo szybciej. Tylko wolę, żebyście wy byli nieco bliżej. No i powoli możemy zacząć wkraczać piechotą, żeby ich tam nieco naszych wojaków odciążyć. Co wy na to? Nie wiem, czy to, słuchajcie, nie sfajczy tych wieżyczek. Bo one też nas obijają. Tak dwoma oddziałami bym idealnie w to wycelował. Ale myślę, że kilka salw. O, zobaczcie, jak to szybko idzie. Błyskawicznie w te wieże. Można sfajczyć. A z pewnością nam zabiły. No już całkiem sporo. Tylko no. Uno. Buenos dias. Panowie. Stop. Stop, kuźwa idioci. Neptycy. No właśnie.
Jeszcze raz. Kurde, dabali już. Chcieli wejść do walki wręcz. Kościół. Do tyłu. Do tyłu. Come back, man. My friends. Gdzie ty idziesz, człowieku? Może go cofnę gdzieś. Nie no, chwila. Ja ich jeszcze raz ustawię, bo są idioci, to co niesłuchani. To się już pali. No to proponuję ponownie ustawić was wszystkich w linii. Na szczęście obrywają ci nasi najemnicy, więc no strata wielka nie jest. Uuu, wyszli, zobaczcie, w Łódźce Wschodu. No tylko, jakbyście dali radę strzelać w nich, to bym się nie obraził. Dobra, wy stójcie jak staliście, tak lekko pod kątem. Ci widzę, że niestety wyłamują się, też się przegrupujcie. I może wyślę piechotę do walki wręcz. No, słuchajcie, ja ich cofnę, bo tak o w walce są dużo gorsi. Niech strzelają w co chcą, sami sobie cel obiorą. Myślę, że będzie dużo lepszy efekt, a zabili już całkiem sporo. No to czas wkroczyć naszą piechotą do środeczka. Jazda jeszcze niech czeka, na spokojnie. Ale to jest natłok, mega wielki. Dobra, szermierzy teraz ich tam wytną szybko. Tylko nie po swoich, panowie, nie po swoich. W tych walmy. Wywalcie gdzieś tutaj. A strzelcy, może wyłącznie ten tryb, bo ciężko się ustawić. No może są mniej podatni na ostrzał, ale ciężko się zmieścić między własnymi oddziałami. I to jest już nieco gorsze. Dobra, wy tam bijecie ich, panowie. Szybko. Szybko. No mercy. Ujęcia kinowe. No i lecą strzały. Z każdej palisady się nie da swajrzeć. To byłoby też... Nie da się, ty! Wow! No to powiem, że całkiem fajne, bo ja sporo w sumie tracę na to... Nie chcę. Da się, ale oszczędźmy już na razie to. No i proponuję taki myk, że dwa oddziały. W ogóle widzę, że nam wychodzą przeciw, to co jest ciekawe. Zabezpieczmy wyjście, żeby nie mogli w ogóle wyjść z tego miejsca. A za nimi ustaw piechotę, który mi zaraz zaatakuje. No to wy, panowie. Formatione, żeby nie było. Strzelcy. Nawalamy cały czas w sam środek. Robi się, przegrupujcie, strzelcie w co chcecie. Wy też. Można by z tego miejsca też się nieco, wiecie, podsunąć piechotą. Nie wiem, gdzieś to jest za dwa oddziały. Oj, zbiera na kichnięcie. Oj, zbiera. Zaraz będzie strzał. Aż czuję. Co jednak fałszywy alarm? A, najgorzej. Jeśli chce kichnąć, ale jednak się odechce. To jest najgorsze uczucie. No i w sumie automat dobrze to przewidywa, że straty jakieś tam będą z 30% armii. Ale generalnie, no... GG, generalnie wygrana na easy. Nie no, błagam, wyłączcie tą formację, wkurzacie mnie już i to bardzo. Dobra, panowie, wyłączyć to i mnie nie denerwować. Jeszcze wy. I ustawiamy się tak, pod kątem. Wasza trójka, dokładnie to samo. Wyłączyć to ustrojstwo, ustawi się o tak, no i spoko. Wy, formacja czym prędzej, wy też formacja, zmiażdżcie ich teraz na plecy kąsając. A tu widzę, że... No idą do nas, zobaczcie. Ci włócznicy na falangę. No nie jest to na pewno dobry wybór, ale nie mogę już z tej strony wyjść. To chyba za... Oj, w ogóle zbyt blisko podjechałem. Dobra, możemy w zasadzie wkroczyć do środka, do wewnątrz, jazdą, więc to nie jest za szybko. Nie, to jest jeszcze za szybko. Jeszcze wstrzymajmy się troszkę. To jest niewątpliwie za szybko, bo mają zbyt dużo tam jednostek wewnątrz i to by nie wypaliło. Dobra, ale ten ogień bije, kurde bele, to w ogóle trupów leży, widzicie? No nie widać ziemi prawie, że. Jakbyście dali radę teraz w tą kiś tutaj strzelać, to byłbym również bardzo zadowolony, bo się tak ustawili gęsto, że to byłoby aż za fajne. A wy pociskami zwykłymi dać radę dostrzelić, czy nie? Chyba troszkę za daleko będzie. No nie wiem, starajcie się tam owalić. Jazda! Możemy już ich wysłać, czy jeszcze czekamy? No was na pewno pociągimy bliżej. To też mogę piechotą niszczyć. Ty, ale jaja. Kurczę, fajnie, że tak się da. Fatyli chyba nie było takiej możliwości, z tego co kojarzę. Dobra, do przodu, walka wręcz, wy też do przodu, tutaj strzelcy już ich tam fajczymy. No i czas zająć się nieprzyjacielskim generałem. Dobra, w tym miejscu, do środka, wbijamy się na Hama, piechota też, a strzelcy niech tam masakrują. Ile łącznie zabili, zobaczcie, ci tylu. Nie, strzelcy to pięknie sobie radzą. Żeby tylko nie stracili naszych, tych już na batejski, bo ci i tak pójdą, zobaczcie, do rozwiązania, jako że są najminkami. Ale muszę swoje własne jednostki oszczędzać. No, walimy w to miejsce. Wy możecie walić w to, żeby troszkę tych tutaj pobijać. No jazda, niech wbija. Może po jednym oddziale, co, żeby się tak nie przemieszali. Nie wiem, to pójdziesz gdzieś tam, ty gdzieś tam jeszcze dalej. Próbuj, chłopie, próbuj. A w tym miejscu... Ale to musiała być taka przerąbana bitwa, kurse. Wyobraźcie sobie, że jest bitwa,
kurczę, tyle ludzi, można pomylić, nie dość, że można pomylić swojego człowieka z wrogiem, czy też nie dostrzec, że to jest wróg, myśląc, że to jest sojusznik, to jeszcze strzały lecą, pociski. Oj, takiej bitwy w historii to musi być naprawdę przerażające, ale zarazem epickie. No najlepiej to mieli dowódcy, którzy sobie tam na wzgórzu stali, kurde bele, oni to wiecie. Wygrywy życiowe. No i jak na razie tu żeśmy wrogów docieli. Tylko, czy ich to dużo w ogóle ucieka? Proszę mi pokazać. Nie dużo, ale ja bym chciał, żeby ta armia calutka poszła w rozsypkę, więc od razu ich ścigamy. Ty wbijasz tam, ty wbijasz gdzieś na plecy, no i wy też się podsuńcie nieco bliżej. Wszyscy, żebyście nie byli teraz swoi, bo tu już jest dużo moich. Może walniemy w tych tym razem. Albo w ogóle już zrezygnuję jak na razie ze wsparcia łuczników. Chyba mogę, co? Czy jeszcze? Ta, bo już będę swoich obijał. Nie ma co, nie ma co. Łucznicy, stop fire, ale spisali się naprawdę doskonale. Jest to mega mocna jednostka. Nabatejscy, ciężko zbrojni łucznicy. W dodatku fajnie wyglądająca. Wygląd dla mnie też jest mega ważny, wiecie. Wygląd ponad statystyki w Total War'ach, żeby armia ładnie wyglądała. Okej, okay, no i panika. A to wygląda. Tak, no to słuchajcie, ja już sobie to wybiję we własnym zakresie. Widzimy się na mapie kampanii. Troszkę nas tam pobijali, ale myślę, że było warto. Fanu niewątpliwie ta bitwa dostarczyła, oj dużo. Ta piechota, zobaczcie, zabili prawie 400. O kurde bele. No, ci żołnierze też są nieźli. A wybierając tą frakcję, tak patrzyłem, porównywałem ich do piechoty, nie wiem, kuszyckiej, egipskiej. I jakoś tak powiem, że no nie wydawali się być mega, mega mocni. A tu proszę, jednak są. No to proponuję od razu ruszyć na susę. Tych sobie dobijmy, tylko żeby strat nie było. Szkoda, że nie ma jak w Warhammerze teraz, że widzę dokładnie, którą jednostkę mogę stracić na automacie, bo to też byłoby całkiem fajne. No i jeszcze zobaczcie, wódz zwiększył rangę, pewnie w której nie dojdę do osady, oczywiście, no to chociaż wróćmy sobie na granicę, żeby się zregenerować i w następnej turze lecimy dalej ku podbojom. Dobra, czy tutaj już wybrałem, ten zasięg kampanii wybrałem, to co tu można wybrać dalej? Są bardzo fajne rzeczy, zobaczcie, fajne upgrade'y, warto jest to, więcej bitew, tym lepiej, bo naprawdę dużo to daje. Ja myślę, że pójdę sobie chyba w utrzymanie, wiecie, tak, ile to dało, what the fuck, mega dużo kasy, tu też zobaczcie się zboostuje, no, i taką armię sobie można tymi umiejętnościami naprawdę wszystko to zaniżyć, to jest fajna rzecz, dobra, weźmy sobie technologię frakcyjnie, no i bitwa, zobaczcie, pod Persepolis, tam chyba był w bitwie ten tryb wart, który sprawiłby, że łucznicy, jeśli by stracili zasięg, to by nie ruszali dalej. Okej, okay, to jest w porządeczku, czy nam się relacje nie podskoczyły po tej wygranej, chyba powinny troszkę. No panowie, no handelek proszę bardzo, jeszcze nie chcecie, ale się na pewno zgodzą za turę czy dwie, na 100% powinni. Dobra, w górę jest minus 5, to nie jest tragedia, o, w ogóle Susa to jest część tej prowincji. Ja to nie wiedziałem. No i nie wiem, czy tu lekko nie wzmocnię tej armii, żeby móc zabrać tą, bo ona się, no tak się marynuje. Tak się marynuje, ale jest to chciwe. Jest to niewątpliwie bardzo chciwe. Jakbym chciał ich wysłać na walkę. Dobra, czempionie, tobie. To już widzę, że jesteś kolego zmaksowany. To dam ci to, żeś miał jeszcze większy armio zasięg. Fajne to jest. No i szpiegu, płyń, odkryj wielki świat, ty chłopie, w ogóle te chmury, są na to mody, żeby to wyłączyć, możecie dać znać, jeśli chcecie, to wyłączę, ale aczkolwiek nie są one w tej grze bardzo irytujące, dużo mniej mi się podobają fatyli takiej, bo tutaj to powiem, że nadają klimat, też są całkiem fajne. Okej, okay, tu chatry już przejęli Seleucydzi, to się muszę spieszyć, żeby tą Seleucję też zdobyć. No nie wiem, czy to się w ogóle powiedzie. No, coś czuję, że wojna z nimi wybuchnie szybciej niż sądzę. Dobra, Prada, co wy macie? W turze kolejnej się przekonamy, co tam za wojsko ma frakcja Drangiana. Ale, no, powiem tak, Seleucydzi mają lepszy roster jednostek niż partia, ale mniej irytujący. I wolę walczyć z lepszymi jednostkami niż z takimi, na których bym się nawkurzał, czyli wiecie, koni łucznicy. Dobra, flota widzę, że wykorzystuje najlepszą strategię w strasznym świecie, czyli wypłynięcie na głębokie wody i tracenie jednostek poprzez głęboką wodę i tyle, okej, okay, nice, no mnie obija. Ukradnij rabunek, gdzie ty żeś mnie kurde ukradł? Co to ma być? Ukradł złoto, kradzie jeden. Co to ma znaczyć? Skarb, zobaczcie, o, i to się opłacało. Zajebioza, i co to w ogóle było? Dokopali się do komory grobowej, w której spoczywał sarkofag jakiegoś dawnego zapomnianego władcy. Fajnie, okej, okay. Seleucja jest, tak widać, ciągle dobrze broniona przez no, silne wojska partyjskie, ale złoto wykradnijmy. Złoto Babilonii należy do nas. Z tego miejsca lecimy na Susa od razu.
No i domyślam się, że błąd w tej prowincji też na pewno wyskoczy, bo jak przejmiemy tą osadę, na 100% wyskoczy. Automacik i okupacja klasyczna. Grabić nie lubię, to się nie opłaca generalnie, bo wolniej się później stabilizuje sytuacja. Jakoś tak nigdy nie byłem fanem grabieży w Total War'ach i get the fuck out mi z tym, kultura nomadów pustynnych. Ale fajna, zobaczcie rzecz, stacja kurierska. Coś takiego też mieli Mongołowie w Medieval Kingdoms. Takie budynki, które zwiększały... które zwiększały co nieco przemieszczanie się i tak dalej. Dobra, to bierzemy na automacie, koniecznie, bo to jest flota jako jedyny garnizon. Prawie jako jedyny. Bierzemy okupacja. Tradycje wojskowe, Dzieci Słońca, ranga 2. Fajnie. Tylko mam nadzieję, że zdążę też tam solucję zdobyć. Mega mi na tym zależy. To w ogóle jaka, zobaczcie, osada świetnie rozwinięta. O kurde bele. Stocznia wojskowa. No, na bogato, to koniecznie wywalamy. To możemy zastąpić... Myślę, że... może tym? Żeby było jednak to zadowolenie rosło. I dwa koła do przodu. Troszkę się to stabilizuje. Fajnie. Fajnie. Seleucydzi. Może już? Ile mamy? 65. No to jest dużo. Zgodzą się na bank. Będzie wysoka, zobaczcie. Nie, wysoko nie jest. No, się zgodzili. No i nasze finanse około 1000 podskoczyły. Ale jaja. No to stać nas, żeby troszkę, wiecie, coś tam z wojskiem się pobawić. No właśnie. Pytanie, co się dzieje tutaj? Tu niczego nie widzę. Tam niczego nie widzę. Roxolania, a nie Roxolanowie. Dzień dobry, panowie. Jak wam życie mija? Bo z Baktr to się lubię nawet. I widzę, że oni chyba biją tą Drangianę. To mógłby nawet na nich wyruszyć. Ale Merv należy do Baktr już. Wiecie co? Wydaje mi się, że czas najwyższy pójść stąd w cholerę. I ja na ryzyko, w trybie marszu, idę stąd w cholerę. Nawet jak mnie złapią w trybie zasadzki, to i tak ta armia jest w stanie na luzie wygrać taką bitwę, bo to jest naprawdę potężne wojsko. W zamian dowrybuję w to, że kolejne jakąś pomniejszą armię. Niech będzie. To jest fajne, zobaczcie. I dowrybujemy to jakieś oddział najemne. Przy okazji jest darmowa, panie polityk. Przy okazji jakoś tam chyba adaptowałem jakiegoś gościa. W sensie, że był event o postaci. Jest panienka. Dzień dobry. Adopty, koniecznie. Zapraszamy. Przysięgła lojalność. Fajnie. Od razu trzymaj męża. Nie możesz męża. A czy może ktoś mieć tam pseudo-defraudację? Bo jak tak, to chętnie skorzystam. Defraudacja zawsze fajna, ale nie może. Nie ma. Nasz, zobaczcie, syn. Szamdar. Juchach, mi to jest następca, masz 14 lat, za kilka lat będzie mógł objąć dowodzenie nad armią. Fajnie. Tutaj są góry. Ile awansów. Ciekawe, czy ten region jest faktycznie taki gorący, jak to widać. No wydaje mi się, że tak, bo miejscowość na południu Iranu dzisiejszego, Ahvaz, jest jedną z gorętszych na świecie. Tam obecnie w tej porze roku jest 50 stopni. To jest dużo cieplej niż w jakimś Dubaju na przykład, bo... Znaczy w Dubaju też dochodzi do 50 stopni, ale różnica jest taka, że... No tam jest więcej o te kilka zawsze stopni i to jest różnica. Dobra, szpieg się sam ruszy, bo o nim zapomniałem. Widzimy Rodos. Rodos należy do frakcji Rodos? Oh my goodness. No, szlak by trafił. Oj. Najgorzej. Zobaczcie, flotą nas najechali. Wydaje mi się, że to dam na automacie, bo... W sumie? Poczekajcie. A zagrajmy, spróbujmy. Troszkę na bitwę pomontuję, żeby nie tracić czasu. Zawsze mi się statki podobały w Romku II i Fatyli. Doskonale je zrobili. Tylko szkoda, że te bitwy morskie takie zawsze drewniane były. Nie ma jakichś tam większych strategii, taktyk. To sterowanie jest takie okrojone, ale wyglądają bardzo ładnie. No ja się ustawiłem gdzieś tutaj. No, zobaczmy, czy to wypali. Mam nadzieję, że tak. To plan jest taki, żeby nasza gwardia pałacowa z Rek ustawiła się gdzieś tutaj i dam im ten tryb, zobaczcie, słone tarczami. Może zminimalizuję ostrzał, jaki otrzymam w wyniku salw ze strony wroga. No to przegrupuj gdzieś, panowie. Dobra, ciężka piechota na razie niech sobie stoi z tyłu. No i gdzie wyjdziecie? A, idziecie tędy, okej, ta sama ścieżka. A jakie są wasze okręty? O, zobaczcie, co to jest za biało-czerwone, what the fuck? To symbolizuje desant? Czy jak? Nie wiem, ciekawe. Brakowało mi bardzo w Troi, w dobrze Troi bitew morskich. Oj, tam to też by na pewno pasowało, bo Troja, do której może wrócimy w tym roku. Powiem, że powoli mi się zbiera ochota. Troja, pomimo tego, że no, przez wielu jest taka troszkę hejtowana, to jednak ma klimat. Nie zabroni się, nie odbierze się tej grze klimatu i to mi się w niej naprawdę podoba. Dobra, no to co, przyspieszamy, no i zobaczymy, czy to wypali. No mam nadzieję, że wypali, ale... Wyczuwam, że nas mocno poobijają. Dobra, to strzelajcie w kogo tam chcecie. No mercy, nie ma litości.
tylko ból i śmierć, jak to mówił ten Amul w Bakareszu, w Gotiku Trójeczce. Dobra, stoicie tak o. I co, wy będziecie to najpierw strzali, czy nie, są oszczepnicą, Matko Boska? To ja pozwolę sobie wycofać najpierw tych, żeby osoby przyjęli na klatę włócznicy. To będzie dużo lepsze. No i nie wiem, czy my to wykramy. No wydaje mi się, że no ciężko będzie. Gdybym miał tutaj falangę, albo chociaż jazd, żeby wiecie... Gdybym miał tutaj jazd, to bym to wygrał na lajcie. Żebym mógł tych strzelców wroga wyciąć w pień, to byłoby super. To w ogóle jak dostał, zobaczcie. What the fuck, głowę mu przebili. Dobra, pierota. Wy do tyłu. O, zobaczcie, złamali się. No i fajnie, ale wyślę teraz do jednostki. Dobra, wy do tyłu, panowie. Zamiana taktyczna. No i patrzcie, myśleli, że biegną na oszczepnikowa, to proszę. Proszę bardzo, elita. Czemu nie mogę kamerę wziąć niżej? Coś tu mi ograniczenie, dlaczego? Ej, what the fuck, chwila. Tutaj w polu? Coś mi ograniczy, żeby... No, chwila. Coś mi się tu zepsuło. Ustawiam grę, gdzie to było? Grafika to była w sterowaniu, tak? Czy w interfejs bitwy? Nie wiem, ale coś nie mogę kamery tak ustawić niżej. Zawsze się jeszcze dało tak do samego podłoża, żeby lepiej jednostki widzieć. No dobra, na razie dwa oddziały żeśmy wycięli w pień. Fajnie, podoba mi się to. Jeśli ubijemy admirała, którym są górale, no to będzie jeszcze lepiej. Czy tak? Oj, koniecznie tak. Plac należy do nas. No domyślam się, że komputer tego nie przejmie, bo to jest flota. Flotą raczej nie przejmuje osady, ale prędzej mógłby chcieć ją splądrować. A to znowu się przerodzi w jakieś niepokoje, bunty i trzeba to będzie stabilizować. Co nie do końca mi się chce robić. No i wolałbym temu zaradzić. Ale co the fuck, myślę, że żyje? Jaka celność tymi szczepnikami w głowę normalnie rzucają. Pięknie, no i wyrżnęli. Ja ci oczepnicy to w tej bitwie powiem szczerze, że dają radę, naprawdę dają radę. Bez dwóch zdań, wy do tyłu. Wy możecie walić teraz w tych. Wy w sumie też próbujcie w tamtych. No i wy też w tych. Kto tu najwięcej zabił? To zobaczę, gdzie jest dobre ustawienie. Wy generalnie, tutaj. Tutaj było dobrze. Okej, okay, no to się jeszcze przestawmy. Piechota ponownie do walki wręcz. Wyciąć ich. No i jeśli to tak dalej pójdzie, to... No, raczej zwycięstwo będzie należało do nas. Myślę, że do nas. Jaka rzeźń, jeszcze z tą oszczepem i na dobitkę go z miecza dziabnął. Ja pierniczo, ci szermierze siekają. Kurde, dobra, teraz na tych, trzymaj walkę. Nawet mogę wysłać naszą gwardię pracową do pomocy, żeby oni tak w pojedynkę nie walczyli. No i będę starał się maksymalnie ich wesprzeć. Nie wiem, tutaj salwę lecą, walcie w tamtych. I teraz co, pora na te dwa oddziały, żeby też się w bitwie, no, przydały, żeby nie było biedy. Dobra, rzucacie w tamtych, ludziska. Włócznicy ze wschodu, no nie mają opcji się przebić, to jest zbyt śmieciowa jednostka, zbyt śmieciowa. Wy troszkę bliżej, dobra, no i teraz was też nieco tutaj podstawię, odrobinkę do przodu. Tych na razie w rezerwę, tych możemy jakoś tak ścisnąć bliżej. No i wysprzyjmy, słuchajcie, ich, zalejmy, chociaż nie, nie ma sensu ich zalewać, bo większa szansa, że swoich będę obijał. No właśnie, to jest gorsze, to wolę nawet się wycofać czymś jeszcze, czym mogę. Okej. Okay. Ale tych emblematów mają dużo, co? To jakieś konie. Mi się te koty egipskie podobały, takie czarne. Mam fajny obraz na ścianie z takim papirusem. W sumie taki papirus oprawiony w ramkę z Egiptu. Bardzo, bardzo ładny. Może sobie kiedyś kupię takiego kota czarnego, gdzieś tam wróg pokoju ustawię, albo popiera się Cezara, czy jakiegoś faraona. Lubię takie rzeczy. Jest to klimatyczne. Zwłaszcza jak może w przyszłości, nie wiem, będę miał wiecie, gdzie indziej będę mieszkał, no to nie będę miał takiego atutu, że mam zieloną ścianę i sobie mogę to wyciąć green screenem, tylko będę miał jakoś inaczej, no to warto by ten tył jakoś tak fajnie ozdobić. Jakieś, nie wiem, może regały z grami, z pudełkami, może właśnie coś w stylu... tylko was wycofam. Coś w stylu jakichś, kurczę, takich historycznych rzeczy, jak popiersi jakiegoś Cezara, to byłoby na pewno fajne. Dobra, walczcie, panowie, walczcie, wy się bokiem przestawcie. No i chyba po wszystkim będzie za moment. Myślę, że chyba ta. O Boże, jak ja tutaj się ustawię, toż to będzie rzeźnia, tylko troszeczkę dalej. Dacie radę, czy nie dacie rady? No nie dacie rady. O, 200 zabili, żeby zaraz się nie spańkowali, bo mogą. No i takie floty są badziewne. No pewnie nam może by nas zmietli, gdybyśmy mieli, wiecie, wejść na okręty, ale kiedy jesteśmy na lądzie, to jednak my dominujemy. I do mnie strzelasz, chłopie, są łucznicy. Partyjscy łucznicy pieśni, no szlak by trafił. Chyba że ustawię się tak, aby ich poczęstować. Na dzień dobry salwami, co wy na to? Też to brzmi jak plan.
Mam ile oddziałów? Dobra. Ty to nie, ty to tam sobie użyj na co chcesz. No świetnie, 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 świetnie. Zobaczmy od razu, jak oni na tych okrętach strzelają. Mają w ogóle balistę. Oni z tej balisty walają, czy nie? O kurde, beletrier. Tak, z balisty walają! Z tego skorpionu. Oh shit. No jak to by trafili w tą linię, taki troszkę szaszłyk z nas zrobią. No to niedobrze. To myślę, że się, słuchajcie, wycofam jednostkami gdzieś w głąb państwa. Może tymi złymi, żeby ich troszkę sprowokować do tego, aby się zdesantowali, bo tak jak na razie to może być ciężko. Wy do tyłu, wy tam walczycie, starajcie się ich tam pokonać, to dacie radę na bank. Chyba, że dodam jeszcze jakiś jeden oddział do pomocy w walce wręcz, co? A, na szczęście na straty to nie ma co patrzeć, bo to jest jednak garnizon i się i tak zregeneruje. W międzyczasie zobaczmy, jak ta nasza osada wygląda. Już poruinowane, tu palemki, to jakiś, zobaczcie, basenk prywatny, ale ładna czysta woda. Fajnie. Jakie ogródki. Cholera jasna. Się żyło w takim maskacie, jakimś trzywiecznym przed naszą erą. Nie wiem, jak to odmienić inaczej. Dobra, no, walka, walka, panie, walka. Was zaraz wycofam, już możecie iść do tyłu. Wyślę same włócznie i tych kolesi. To są ci? Nie, to nie są ci. To którzy tutaj walczą? Którzy to walczą? Walczą ci. No, szybko, panowie, zmierzyć ich. Was na razie cofnę w razie W na jakąś lepszą okazję. No i czy to będzie desant? Czy nas gonią? No, dajesz, dajesz, szybciej, szybciej, złamać ich, złamać ich. Come on, ludziska, come on. I teraz biegniemy w to miejsce. No i tu już ci, panowie. Oj, 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 nie zazdroszczę jednym słowem, nie zazdroszczę. Zobaczmy szarże, ale nie uciekają, zobaczcie. Idą do walki, nie boją się nas. Ale jaja. O, ale impet poleciał. Tylko to wsparcie dystansowe mnie boli. Skurde, ale dużo lepiej byłoby, gdyby się wszyscy zdesantowali. Ale może ich dosięgnę tymi oszczepami. Jak tak podbiegnę, no może, no wątpię. Ale jeśli nie, to po zniszczeniu tych kolesi od razu spieprzam. Spieprzam, get the fuck out. I tyle, bo tu nie ma co się w tym miejscu, kurczę, z nimi obijać. Może też spańkują. Są co prawda pewnie siebie, ale to się może zmienić dosyć szybko. Dyscyplina jednostki. Jakbyście tutaj przeszli, ty, jakbym tu się ustawił i... Uuu, mam plan pewien, szyderczy plan. Gdybym się tu ustawił, miałbym do nich zasięg. Mógłbym ich poobijać. Taka salwa oszczepów w to miejsce, no to na pewno zabolałoby. Oj, niewątpliwie to by zabolało. Tylko, kto tu pańkuje, to wy? Nie, to wy pańkujecie. Dostałem tu jeszcze kilka tych jednostek, którzy nie mają, załóżmy, amunicji, mogą walczyć wręcz. Ty chłopie tam, nie wiem, cofnij się. Aj, wiecie co, Hado, zwrócę po bitwie, bo to się zbędnie będzie przedłużało. Zobaczymy, sami zobaczycie, czy wygramy, czy nie. Będziecie mieli niespodziankę. No to chyba GG jednak. Powiem, że ci uczniowie sobie coś przegięci. No, musiałem uciec, żeby sprawić, żeby się zdystansowali. No i jak się zdystansowali, to z kolei mnie na dystans branie. To postanowiłem ich atakować, ale no widać, że wręcz też nie są najgorsi. No i... No, no wyszło jak wyszło, no przegrałem. Powiem wam, mega dobrze sobie poradzili, ale zobaczymy, co się stanie. Tak czy jak straty ponieśli ogromne, większość floty poległa, ale gdybym miał konnicę, to byłoby lepiej. No niestety, no niestety, wyszło jak wyszło. A byłem przekonany, że wygram, poważnie. Gdybym mieli mniej amunicji i gdyby ten skorpion tak nas nie obijał, to byłoby oni o wiele lepiej. Gdyby się w ogóle wszyscy naraz zdesantowali, macie nas sprytnie z morza siekali, a zasięg mieli wielki. No i chwilę prawdy się teraz wydarzy. Uwaga! Uno, powiedzcie, że tego nie zniszczą. Nie, chowromy się nie da niszczyć osad, co? Przejęli to! Uuu! Przejęliście mazgac! Okej! No tutaj mam armię w grę Hej, którą wyposażę w siły najemne i to sobie odbiję za dwie tury. No ciekawe zwrot taksy, zobaczcie, komputer nie zrobił tej strategii, że ucieka w głąb morza, czego się bardzo spodziewałem. No, zdarzy się, ale spokojnie, spokojnie, drodzy państwo, ja się oczywiście zemszczę jakże błyskawicznie. Weźmy sobie tych panów, o, czy to wystarczy? A wiecie co, zainwestuję, wezmę jeszcze ich więcej. Bo później już może nie być najemników, a zależy mi, żeby to dosyć szybko przejąć. Dobra, osada uracona, flota zniszczona, frakcja powstaje, no i to jest nieważne, ale tu jest za to ważna rzecz, bo co byśmy sobie chcieli zaatakować? To jest też pytanie za 100 punkciszów. Czy ja chcę tak mocno północ raszować, czy może jednak na razie tam jednostkę cofnę w kierunku Seleucji? I wydaje mi się, że ja chyba ich faktycznie cofnę w kierunku Seleucji. Ta, nie ma co. Nie ma co być chciwym, cofamy. Ty, chłopie, idziesz na zwiad do tej naszej danej osady.
I jest tutaj pełna armia wroga. Czy mogę jakoś ją prześpiegować, żebym widział, co dokładnie wy tam macie, czy nie? U Jezusku, przenajświętszy słonie. Dobra, tu jest mocna całkiem armia. Całkiem mocna, ale szkoda, kurczę, tego portu. No, mega szkoda. No dobra, odbijamy już tam kij z tym, niech tam będzie. Natomiast w tym miejscu czeka nas prawdopodobnie bitewka. Mogę znowu spróbować zrobić zasadzkę. Tutaj są lasy i wtedy... Znaczy lasy, coś tam jakieś... Coś tam jest, ale szansa w sumie wielka nie jest. Chociaż, no ładnie to się można skryć. 25%. Poważnie? Tylko tyle? Ludzie, no co to ma być za bieda? Bieda w kraju. Dobra, tu jest na plusie. Chyba, że tu bym gdzieś się ustawił. To jest lepsza szansa, zobaczcie. A z północy chyba nic nie dojdzie. No ale nie widzę, co jak dojdzie. A co jak dojdzie? Spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy. Może wyjść zasadzka. I tak powinno się wsparcie w razie wyłapać, jakby mnie ominęli. Stoję w własnej prowincji, robimy taki myk. Tutaj stoję. Warto też szybciej bunt sprawić, żeby się pojawił, bo wtedy szybciej go rozgromi. To też jest całkiem ciekawą rzeczą. Szpiego, mój to złoty. A, mam tu szpiega, to sobie mogłem go wysłać. Ja bym wolał szpiega, żeby gdzieś na północ sobie się uda, wiecie? Ty zaś udasz się tam. W sumie troszkę kolejne zrąbam, ale no niech im będzie. Ty na razie nie podkradaj im kasy, bo się jeszcze obrażą. No i płyniemy w kierunku Greków. W kierunku Greków. Frakcja napotkana. Uwaga, uwaga, Sparta. No jak tam Spartanie? Jak wam idzie, co? Idzie wam? No dosyć dobrze. Widzę, że Grecja pod spartańską chorągwią zjednoczona. Tak? Sojusz z Atenami, ale Ateny należą do Sparty. No to coś tutaj musi ktoś ich podbić. Macedonia dalej żyje. Epir pewnie już nie. No domyślam się, że Epir na pewno nie istnieje. Epir jest dosyć słabą frakcją w rękach komputera, zwykle obrywa. Zwykle Sparta się rozwija na tym półwyspie. Ale żal troszkę tej bitwy. Ale cieszę się, że to zagram ręczkę, bo na pewno straty wróg poniósł dużo większe niż ja bym poniósł. I proszę bardzo, partia chce rozejm. No, I'm so sorry, but it's too late. Aha, i co, da się ich w zasadzkę złapać, czy nie? Czy ominą? No, zaraz się okaże. Zaraz się okaże. O, i co? I nie chyba. I ni cholery. No ale ruszają na półwysep arabski, czyli zabawa w kotkę i myszkę. God damn it, moja ulubiona zabawa z komputerem. Nie znoszę, jak tak się dzieje. Polowanie na piratów, okej, okay, zapolujmy. Podwójnie nie, rabunek. Znowu mi kurde ukradł złoto. Co za cwaniak jeden cholerny. No co to łajdaczyna jedna. Chłopie, lecisz na to mazgat całe. Za które kolejne to powinieneś być w stanie przejąć. Mam nadzieję, że ci najemników komputer nie ukradnie, bo byłoby to bardzo niesympatyczne. No i z tego miejsca możemy... wydaje mi się, że dać tą armię, która jest lepsza. Ta jest w miarę taka, ta ma artylerię, ale ta ma za to lepsze jednostki. No to słuchajcie, wysyłam tych panów w kierunku Seleucji. Was wyślę w kierunku Susy. No i czekamy, wyczekajmy. Na razie ekspansji jedną armią powinno to wszystko wystarczyć. Gorzej z tymi będzie. Bo jak ruszą nam na Adumatu, no to będę musiał znowu najemników brać. To może dowrebujmy sobie troszkę tych panów, żeby mieć się czym obronić. Tutaj idziemy na północ zaraz. Tu jest nadwyżka, ale kasy nie mam. No to szpiedzy. Pokaż mi, co się chłopie dzieje tutaj. Czy wy coś macie? Coś tam macie? Ale bez szału. Ty podpłyń sobie do Aten najpierw. Kto tam jest? Ateny są spartańskie. Ty, no to czemu nie ateńskie? Co tam się wydarzyło? W chatrze nie ma armii. Możemy chatrę okraść. Ty na razie stój pomiędzy tymi osadami, żebym widział, co w nich się znajduje. Bo ta armia gdzieś, zobaczcie, poszła. Gdzieś poszła. Mam nadzieję, że nie na BAM. No bo nas zaatakują, prawda? A tego niewątpliwie byśmy nie chcieli. Ale za to z Atenami można by zamienić 2-3 słowa. Ateny są słabe. Ateny zdobyły, widzę, że stolicę Macedonii dawną, czyli Pelle chyba. No, Aksum generalnie, no defensywne. Aksum to wiecie, taka frakcja cwaniaków, prawda? Że sobie żyją sobie dobrze, mają tam kurcze jakieś tam kadzidełka, handelek, cieplutko, spokojnie. Nikt ich nie atakuje, mają silnych sojuszników. No, żyć nie umierać. Aksum i ci to kurde. Oni to mieli dobrze. A i co zrobi teraz partia? Najlepiej byłoby, gdyby nam wyszli naprzeciw i byśmy armię w polu stoczyli kolejną. Bitwę, nie armię, armię w polu, kuźwa. Bitwę w polu. To byłoby na pewno najlepsze. Ty gościu, no to znając siebie, rozgromię używając najemników na automacie. Taką strategią antyspamerską i zaszczytna śmierć. Kto taki?
Trzeba nasza jedna z panienek. Lubię te babki, one są silne. Fajnie wyglądają bardzo. Szarańcza. Co ja wtedy zrobiłem? Chyba rozpaliłem kadzidłem. To było dobre czy nie? Bo nie pamiętam już. O Jezu, skleroza. Wiecie co? Wydaje mi się, że to chyba było lepsze. Ej, wysłannik schwytany. O! Ograniczy mi go. Syn osiąga pełnoletność. Kto mi tam zginął? Muszę to zaraz zobaczyć. Strońcy Helleisa. Jakaś tam pierdoła to. Kij z nim. On tam może ginąć. On tam może ginąć. Nie ma z tym problemu. A tutaj dajmy sobie, zobaczcie, utrzymanie. Finanse, finanse, jeszcze raz finanse. Teraz trzeba port odbić. Mazgat i... No poważnie? A co to jest? To jest granizon? Taki wielki? Serio, ludzie? Serio? Dobra, weźmy więcej tych. Ile mogę, was wezmę. Jesteście mega drodzy, ale zaraz was usunę. No i tu już sobie poradzicie. A może być tyle, bo i tak armia pójdzie w rozwiązanie. Dobra. Okupacja. A, ta flota oczywiście przetrwała, co? I się będziemy z nimi martwili. No oczywiście. Jeden okręt, skuźwa mać. Dobra, no jeden okręt może dowrobować najemników. I tam widziałem, że się dzielnica biedoty pojawiła. To ja usunę na razie większość jednostek, ale coś tam zostawię. Nie to chciałem. Coś tam zostawię na wszelki wypadek. No i gdzieś się pojawiła dzielnica biedoty. Skurde, gdzie znowu to? Tego nie dostrzegłem. Gdzie? W Harax. Tutaj! No i to kosztuje 500, co? 500 baczek plecy. No dobra, zdarza się. Zatem w kierunku Seleucji. Do ataku! I Seleucję możemy wziąć w sumie szturmem. Mamy troszkę sprzętu, mamy sporo łuczników. Myślę, że możemy sobie to zagrać ręcznie. Wy pewnie też byście z pewnością chcieli. No i ty, kolego, w trybie marszu dojdziesz w turę. Ale wydaje mi się, że w trybie forsowanego marszu nie dojdziesz w turę. To pytanie, co teraz co zrobimy? Czy chcemy się tam... Nie, no nie dojdziesz. No pokazuje... chociaż może dojdzie. To jest zawsze oszukane. A to warto... Wydaje mi się, że może dojść. Wydaje mi się, że ma szansę dojść. Jaki to jest garnizon w Adomatu? Adomatu garnizon jest 30 jednostek. Duży. Mega duży. Ty masz jednostek, chłopie, ile? 20. No to wziąłbym troszkę może strzelców najął. Tych konnych. Może troszkę piechoty. No i wbijamy tam w trybie marszu. Czy tam w ogóle dojdę? Dojdę na szczęście. Okej, okay, no i teraz już się wybronię. Teraz już się o to nie martwię. Jest w porządeczku. W tym miejscu odbiłem. W Charax jest Gites. Susa jest stabilna jak na razie. Gdzie jest ta armia wroga? Gdzie oni poleźli? Byleby nie na nas. Może na północ. O, odbyli Kapisenę. To pewnie na to poszli. No dobra, niech będzie. Ile w ogóle za ciebie płacę, chłopie? Z ciebie płacę 180. No dobra, no bądź tam. W razie W przydasz się na 100%. Ty na razie masz zaprowadzić porządek. No to, drodzy państwo, myślę, że możemy sobie teraz odcinek zakończyć. W kolejnym prawdopodobnie będzie bitwa o Seleucję. Możecie dać info w komentarzu. Jutrzejszy odcinek to będzie chyba ostatni odcinek z serii Challenge Łuczników, bo myślę, że sobie jutro zakończymy. Zaraz będę właśnie to nagrywał. Tą kampanię jest troszkę już nudnawa, ale spełnię ten taki obiektyw, który sobie założyłem i z czystym sumieniem będę mógł serię zakończyć. Zatem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na dzisiejszego streama, bo chyba będzie. Oraz zapraszam na Facebooka, na Discorda, wszelkie linki w opisie. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, cześć, na razie!